Przejdźmy do drugiego zadania. Ciąg x, 2x dodać 3 oraz 4x dodać 3 jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Tu też mamy cztery odpowiedzi. To zadanie możemy rozwiązać na dwa sposoby. W niektórych zadaniach możemy sprawdzać po kolei, która odpowiedź jest poprawna. Zacznijmy od odpowiedzi A. Wstawmy liczbę minus 4 w miejsce x w wyrażeniach które są kolejnymi wyrazami ciągu. Otrzymamy minus 4, 2 razy minus 4 dodać 3 oraz 4 razy minus 4 dodać 3. Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy minus 4, minus 5 i minus 13. Czy to jest ciąg geometryczny? Nie. Odpowiedź A jest zatem błędna. Spróbuj sprawdzić, która z odpowiedzi B, C i D jest poprawna. Gdy w miejsce x'a wstawimy odpowiedź b, czyli 1, otrzymamy następujący ciąg. 1, 5 i 7. To też nie jest ciąg geometryczny. Sprawdzamy dalej. Po wstawieniu w miejsce x odpowiedzi c otrzymamy 0, 3 i 3. To też nie jest ciąg geometryczny. Została odpowiedź d. Po zastąpieniu x liczbą minus 1 mamy minus 1, 1 i minus 1. To jest ciąg geometryczny, którego ilorazem jest liczba 1. To jest poprawna odpowiedź. Pokażę Ci teraz drugą metodę, która polega na wykorzystaniu własności, że kwadrat środkowego wyrazu jest taki sam jak iloczyn wyrazów skrajnych. To znaczy, że w nawiasie 2x dodać 3 zamykamy nawias do kwadratu równa się x razy w nawiasie 4x dodać 3 zamykamy nawias. Uprośćmy obie strony. W nawiasie 2x dodać 3, zamykamy nawias do kwadratu, to 4x do kwadratu, dodać 12x, dodać 9, a prawa strona to 4x do kwadratu, dodać 3x. Uporządkujmy to równanie, przerzucając wszystkie elementy występujące po prawej stronie równania na lewą ze zmienionym znakiem. Otrzymujemy 4x do kwadratu, dodać 12x, dodać 9, Odjąć 4x do kwadratu odjąć 3x. Zredukujmy wyrazy podobne. 4x do kwadratu odjąć 4x do kwadratu to 0. 12x odjąć 3x to 9x. Do tego dodajemy 9. Ta suma równa się 0. Teraz sam oblicz wynik. Co należy dodać do 9, aby otrzymać 0? Minus 9. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce x, aby 9x wynosiło minus 9? Minus 1. Otrzymujemy zatem, że x to minus 1. Pamiętaj, że x to nic innego jak pierwszy wyraz ciągu podanego w zadaniu. Poprawną odpowiedzią jest zatem d. Pokazaliśmy to zresztą pierwszą metodą. Przejdźmy do trzeciego zadania.